konferencji przebudzeniowej, więc zakładam, że są wśród nas przede wszystkim dwie grupy osób. Pierwsza to osoby przebudzone, które po prostu nie potrafią żyć gdzie indziej, tylko wśród innych przebudzonych. A druga kategoria to te osoby, którym się przysnęło i chciałoby się obudzić. Ja tylko może dopowiem tego, co wcześniej mówił Artur i Agata, że na temat przebudzenia, kiedy ja narodziłem się na nowo i byłem w pewnym miejscu wtedy, jeszcze w pewnym zborze, to też przebudzenie przedstawiano mnie jako taką enigmatyczną rzecz, że jak Kościół bardzo mocno modli się o przebudzenie, to Bóg się lituje w pewnym momencie, kieruje wajchę i ta wajcha teraz spływa na tych ludzi i oni chodzą w tym przebudzeniu. I co to oznacza, to przebudzenie? Że przyjeżdżają tysiące autokarów, a ci kładą na ręce i super, i wszyscy biorą laury. Później do nas przyjechał taki pastor ze Stanów, on opowiedział mi, co to jest przebudzenie, jak każdego dnia ludzie po pracy 6-7 godzin spędzają w kościele, jeżdżą do ludzi. Później przeczytałem jeszcze historię Ewo Stegena i zrozumiałem, że kwestia przebudzenia to nie jest kwestia Boga, tylko kwestia moja i mojego życia. Chciałem się powiedzieć teraz takie poselstwo, ale będę się odwoływał też do Biblii. W Ewangelii Marka, w 10 rozdziale, w 28 wersecie czytamy takie zdanie, które powszechnie przyjął taką postać taniego sloganu. Takie powszechne, takie oczywiste dla wszystkich. Tam jest napisane coś takiego. I począł Piotr mówić do niego, do Jezusa: Otośmy my opuścili wszystko, a poszliśmy za Tobą. Ja sobie zbadałem dokładnie te słowa, które powiedział Piotr do Jezusa wtedy. Otoś my opuścili. Piotr używa tutaj słowa afieni. Ono oznacza, że oni opuścili, zostawili i zaniedbali. Opuścili, zostawili i zaniedbali. Świadomie. Wszystko. To słowo pas. Wszystko to wszystko. Wszystko to jest 100%. Piotr nie powiedział do niego, że poszliśmy za Tobą, bo nam się większość podoba. Bo 90% rzeczy jest okej. Bo 99% rzeczy jest w porządku. Większość nam się podoba. On powiedział do niego, otośmy my opuścili, zostawili, zaniedbali 100%. A poszliśmy. Akoluteo. Pójść, naśladować, być posłusznym. Poszliśmy. Zaczęliśmy naśladować, zaczęliśmy być posłuszni za Tobą. To jest sol, to znowu oznacza za całym Tobą. Za całym Tobą. To jest... Ilekroć sobie w ogóle badałem to zdanie, ono dla mnie było bardzo ważne. I wiem, jaka siła decyzji płynęła wtedy za uczniami. Dlatego mówię, to jest bardzo często zrobiony slogan. No tam poszli za nim, poszli. Poszli tam wzięli, poszli za nim. No nie. Opuścili, zaniedbali 100%, aby naśladować i być posłusznym całemu Jezusowi, tak? Uczniowie w chwili spotkania Jezusa podjęli decyzję, że zostawiają 100% starego. Zostawiają 100% tego, co naturalne. 100%. Ja nie chcę mówić o sloganach. Każdy z was do momentu, każdy z nas do momentu spotkania z Jezusem toczył jakieś życie. Część tych rzeczy była dobra, część tych rzeczy była zła. To, co robią uczniowie, to, co oni mówią, zostawiliśmy wszystko, 100% starego. Zostawiliśmy 100% naturalnego. I zaczęliśmy w 100%
naśladować siebie. Co to oznacza dla nas dzisiaj? Tych, którzy chcemy być przebudzeni. Nic ze starego życia nie można rozwiązać. Nic kompletnie. Kompletnie. Ani jedna rzecz. Ani jedna odrobina. Malutki. Taki zakamarek. Pas. Wszystko. 100%. 100% zostawili. Ja, wiecie, ja lubię badać sobie takie słowa, lubię się zastanawiać. Ja bardzo dużo czasu spędziłem na modlitwie i badaniu tych słów Jezusa, tych prostych słów Jezusa, jak on nawoływał swoich uczniów. Pójdź za mną. Wiecie, to zostało tak często sprowadzone tylko do tego, żeby narodzić się na nowo, tak? Nie spotkałeś Jezusa, idzie Jezus, tak? Teraz mówisz, okej, wierzę, że jesteś Bogiem, umarłeś za moje grzechy. Ale to nie tylko o to chodzi. To nie chodzi tylko o to, żeby narodzić się na nowo. Pójdź za mną. Soj, za całym mną. Co to oznacza? No przede wszystkim, i dotyczy to każdego z nas. Każdego z nas. Pójście za każdą Bożą prawdą. Za każdą Bożą prawdą. No bo Jezus to prawda. Jezus to prawda. Pójście za Jezusem, to pójście za każdą Bożą prawdą. Za każdą. To w ogóle utożsamienie swojego życia z Jezusem, naśladowanie Go, tak? Naśladowanie Go w zakresie Jego służby, w zakresie Jego poglądów, w zakresie Jego wszystkich przekonań, zachowań. Naśladowanie Go w tym. Wytyczył kierunek, tak? Czyli pójście za Jezusem, tak naprawdę, to jest pójście w 100% za Nim całym. W 100%. Za wszystkim, co mówił, za wszystkim, co czynił. Nie za wybranym fragmentem. Nie za wybranymi fragmentami. Jeśli w jakiejś części nie idziemy za Nim, za tym, co On prezentował, za tym, co On mówił, to nie idziemy za Jezusem. To idziemy za czymś przeciwnym. Za czymś antyjezusowym. Bardzo często, tak naprawdę, Kościół szuka tego przebudzenia. Szuka, próbuje znaleźć drogę na skróty. Chciałby, żeby to tak wstąpiło, prześlizgnęło się. Bo nie chce iść w 100% za Jezusem. Bo to się stały slogany. Bo fajnie jest mówić i każdy z nas ma takie rzeczy, które po Nowym Narodzeniu, jak poznawaliśmy Boże prawdy, one były dla nas takie bardzo fajne, tak szybko wpadały, ale są też takie, które dusza wypiera, ciało też, miejsca ran, okaleczenia, tam nie chcemy wpuścić Jezusa, nie potrzeba, przecież generalnie w ogóle przestałem przeklinać, w ogóle jestem super gość, idę za Jezusem, jeszcze na ulicę wychodzę. To nie o to chodzi. Jeśli w jakiejś części nie naśladujemy Jezusa, to naśladujemy coś przeciwnego i naśladujemy innego ducha, nie Jezusa. Idę dalej w tym fragmencie, bo on jest bardzo mocny, czyli Piotr mówi tak, otośmy opuściliśmy, zostawiliśmy, zaniedbaliśmy świadomie 100% i zaczęliśmy być posłusznym i naśladować całego Ciebie. Co mówi Jezus? Jezus odpowiada w tym momencie, za prawdę opowiadam Wam, tak? Czyli to jest to amen, amen, czyli to jest to najmocniejsze słowa Jezusa w Biblii, kiedy chciał położyć największy nacisk na jakąś zasadę, na jakąś prawdę, tak? To zaczynał amen, amen. Za prawdę opowiadam Wam. Nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo rolę dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał 100-krotnie teraz, w doczesnym czasie, w doczesnym życiu, domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i ról, ból, z prześladowaniem,
pakiecie, a w przyszłym wieku żywota wiecznego. Wiecie, przez pierwsze 10 razy, jak to czytałem, tak większe słowo, bo to musimy je czytać z duchem, musimy jakby prawidłowo wzrastać, żeby je czytać. Ja to rozumiałem tak dosyć powierzchownie. Ale ja sobie zacząłem to badać. Bo skoro Jezus mówi amen, amen, nie ma takiego, kto by opuścił, to ja zacząłem sobie badać, co opuścił. Pierwszy jest dom. Co symbolizuje dom? Dotychczasowe poczucie bezpieczeństwa. Ono może być bardzo różnie ulokowane. Mamy różne życia, mamy różne historie. Może być to jakaś pozycja, jakaś twarz, jakaś marka, którą sobie zbudowaliśmy, jakaś praca, jakieś wykształcenie. W czymś do tej pory, zanim spotkaliśmy Jezusa, czuliśmy się bezpiecznie. Nie we wszystkim. Ja nie mówię, że całkowicie czuliśmy się bezpiecznie. Ale był jakiś taki obszar, który był takim naszym domem, dotychczasowym poczuciem bezpieczeństwa. Wiecie, ja wiem, o czym mówię, bo pamiętam, jak się nawróciłem, jak byłem w kościele i były wysławadzane modlitwy, to wiem, Boże, idę w 100% za Tobą, zawsze, zostawiam wszystko, wchodzę. No i Bóg zawsze na poważnie, tak? No i zaczęły przychodzić przekonania, jakie ruchy robić dalej. I kiedy, pamiętam to bardzo wyraźnie, kiedy jeszcze byłem wspólnikiem dużej kancelarii, kilku innych spółek, kiedy któregoś dnia po takiej modlitwie, że ja zostawiam, bo nic mnie nie trzyma, wracam do domu, modlę się rano, Julita pojechała zabić dzieci do szkoły, powstaje we mnie przekonanie, że mam odejść. I ja zaczynam rozumieć, że tak naprawdę moje poczucie bezpieczeństwa jest ulokowane w pieniądzach, w udziałach w spółce, w byciu wspólnikiem. To jest zupełnie... Teraz, w tym momencie staję i się mierzę z tym. Wcześniej modliłem się, mówię, idę wszędzie. No to Bóg pokazuje mi rozwiązanie. Przychodzi lęk. Lęk przed tym, że muszę rozwalić jakiś dom, który sobie wybudowałem. Jakieś lewe poczucie bezpieczeństwa. Ale wiecie, ja... Bo to jest bardzo ważne, bo to są często slogany, którymi się mówi, bo wszyscy o tym mówią. Zaufanie Bogu, pójście za Nim, dotyczy każdej dziedziny. W moim przypadku oznaczało również w 100% zaufania w pieniądze. Zresztą dotyczy do każdego, ale ja w tamtej sytuacji się z tym mierzyłem. Ale powiedziałem jedną rzecz. Idę za tym przekonaniem. Ufam Ci, że to Ty. I wiem, że nawet jeśli bym się pomylił, to kruki będą mnie karmić. Tak jak Eliasza. Przez ten czas, kiedy będę w błędzie. Wiem, że mnie nie zostawisz. Wtedy dla mnie to było ważne, bo ja wiem, że ja zostawiłem jakby 100%. Zostawiałem na Niego. Temu towarzyszył lęk. Ja budowałem swoje decyzje. Ale mówię o tym dlatego, że był jakiś dom, jakieś poczucie bezpieczeństwa gdzie indziej. I moje modlitwy były takie trochę takim sloganem. Bardzo szybko mogłem się przeobrazić w takie właśnie religijne teksty, tak? Które mówię, Boże, idę wszystko, idę wszędzie, idę z Tobą, ale jednocześnie mam jakieś poczucie bezpieczeństwa, wokół którego się kręcę. Co jeszcze symbolizuje dom? Miejsce komfortu. Wygodne, spokojne życie. W przebudzeniu nie ma wygodnego, spokojnego życia. Nie ma. Nie ma. Bóg mi pobłogosławił. Teraz 12 godzin na kanapie od 3 tygodni spędzam. To
To nie w przebudzeniu, nie w pójściu za Jezusem. On chodzi. Uczniowie też. Wygodne życie jest bardzo dużo, bardzo często potworną blokadą. Z jednej strony mówimy tak, Jezu, chcemy Ciebie. Chcemy Ciebie. Ale z drugiej strony tak naprawdę chodzi nam o komfort. I zaczynamy to opakowywać bzdurami różnymi. Chodzi o komfort i o ciało. Dotychczasowe poglądy, schronienie. Każdy z nas miał jakieś poglądy. Każdy z nas, zanim spotkaliśmy Jezusa. Z niektórymi się zżyliśmy bardzo mocno. Tak mocno, że do końca sobie nie uświadamiamy, że w ogóle Jezus mówił i uważał inaczej. Próbujemy to zagłuszyć. To tak, ale tutaj to już jak bez przesady. Nie przeginajmy. To jest takie zdanie mam na ten temat. Zawsze miałem takie zdanie. Wszyscy u mnie mieli takie zdanie. W domu, w szkole. To tak jest. To też symbolizuje dom. Takie schronienie. W takich doktrynach, w takich koncepcjach. Generalnie dom symbolizuje też w ogóle przynależność ziemską. Jeśli my się utożsamiamy tak naprawdę, że my jesteśmy stąd, spotkaliśmy Jezusa i raz na jakiś czas, raz w tygodniu, podczas modlitwy w kościele, jak ktoś powie, że jesteśmy z nieba, no tak, jesteśmy z nieba. Ale później przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę żyjemy, jakbyśmy byli stąd, no to my tak naprawdę nasze serce, że my jesteśmy stąd. To tu jest nasz dom. Jak my mamy wejść w perspektywę zasiadania z Jezusem na tronie, skoro przez cały dzień chodzimy w myśleniu w ogóle, że jesteśmy stąd i tylko tutaj te sprawy. Nie jesteśmy w stanie, głową rozwalić tego sufitu. Sufit w tym domu jest zbudowany z tego, że jesteśmy z ziemi. No i co dalej symbolizuje też dom, tak? To cały naturalny, tradycyjny system wartości, tak? To też jakby symbolizuje dom. Ja nie będę tego omawiał bardzo szczegółowo, bo co mówiłem, miał mieć charakter bardziej poselstwa niż nauczania, ale co dalej mówi Jezus, tak? Wymieniając po kolei rodzinę, wymienia też ojca. Ojciec w tym wypadku symbolizuje prawo. Symbolizuje funkcjonowanie w prawie. Oczywiście, że każdy kościół i każda osoba w charyzmatycznym kościele wie, że od czasów Jezusa jest czas łaski. Ale jest znowu pytanie, czy my zostawiliśmy życie w prawie? Czy my żyjemy coś za coś? Bo ja pamiętam, że ja od początku, jak się narodziłem na nowo, to słyszałem, że jest łaska. Zacząłem słuchać różnych definicji, ale początkowo, kiedy palił mi się grunt pod nogami, to nie czułem się bezpiecznym łasce. Bo nie czułem się bezpiecznym Bogu jeszcze. I zacząłem działać w prawie. No i oczywiście mógłbym mówić, że tego nie ma, tego nie ma, tego nie ma tutaj, bo Ewangelii sukcesu nie ma i tak dalej. Mógłbym to w jakiś sposób bronić, ale tak naprawdę ja wskakiwałem w funkcjonowanie w prawie. Coś za coś. Jezus dalej wymienia też matkę. Matka symbolizuje tutaj troskę. Wszelką troskę. Którą też należy opuścić. W ogóle ziemski system bezpieczeństwa. Ja ostatnio chodzę sobie, jak jestem w tym mieście na 6 rano na siłownię i mam taki codziennie taki obrazek. Bo cała galeria jest zamknięta. Ale są otwarte tylko drzwi na dole. Tam zawsze siedzi dwójka ochroniarzy. Tak ostatnio sobie rozmawiałem z Duchem Świętym. Cały ziemski system bezpieczeństwa jak ta dwójka ochroniarzy.
wystraszeni, z głowami w telefonach, schowani, niewidoczni. Często mają wielkie napisy. To ochrona. Nie jest żadna ochrona. Jest pytanie, czy my szukamy tam... Czy my szukamy tam naszego bezpieczeństwa? Idąc dalej. Generalnie co Jezus ma też na myśli, proroczo oglądając to, co mówi, wymieniając po kolei rodzinę, tak? Co mamy porzucić? Wszelkie wartości moralne. Wszelkie wartości moralne. Ja przed spotkaniem Jezusa byłem bardzo porządnym człowiekiem, miałem bardzo dobre wartości moralne. Na przykład miałem takie wartości moralne, że nigdy nie poszedłem do burdelu. Nigdy. Bo uważałem, że to jest bardzo niemoralne. Uważałem też, że prawdziwi mężczyźni nie zdradzają swoich kobiet. Miałem różnych znajomych i różnych kolegów. Jedni myśleli podobnie jak ja, inni żyli całkowicie przeciwnie. No ale ja miałem takie zasady, że w moim poczuciu wartości moralnych nie zdradza się żony. No i miałem taki system wartości. I co z tego, jak nasze małżeństwo prawie runęło? W wartościach moralnych nie ma bezpieczeństwa. I nie ma życia. Co dalej porzucamy? Zwyczaje. Wszelkie zwyczaje. Wiecie, teraz, jeśli tak patrzę pod kątem tych słów Jezusa, rodziny, tych zwyczajów, te wszystkie święta, wyjazdy, spotkania, bo taki zwyczaj jest. Urodziny, imieniny, inne bzdury. Spotykają się ludzie, którzy się nigdy nie spotkali. Przebudzony człowiek musi wiedzieć, jak cenny jest jego czas. Nie może go wymieniać na drobne. Humanizmu. Powinniśmy porzucić humanizm. Ale co dalej? Wymieniając jakby po kolei tych członków rodziny, Jezus też jakby pokazuje, tak? Wszelkie duszewne relacje. Duszewne relacje, które nie są zakorzenione w Chrystusie. Czyli to nie są więzi duchowe, tak? I przyjaźnie na poziomie duszy. Tylko wszelkie duszewne relacje. Chyba, że mamy przekonanie, że właśnie przyprowadzamy kogoś do Jezusa. Ale w pozostałym zakresie, jak ktoś nie chce Jezusa, to jest przepalony czas. Cielesne więzi, tak? To się ściśle ze sobą wiąże. Nie oparte na zjednoczeniu, nie oparte, nie mówię o tych w najwyższych w ogóle poziomach zjednoczenia, tak? I jedności myśli, jedności zdania w ogóle i przyjaźni, ale tylko w oparciu o ciało, tak? Generalnie Jezus wskazuje tutaj również na cały system zależności, które nie są oparte na Nim, które nie są oparte na Jezusie. Cały system wzajemnej zależności. Rola. Co symbolizuje rola, pole. Symbol wszystkiego, co w Starym Życiu było dla nas najcenniejsze. To się trochę wiąże z tym, co mówiłem wcześniej, tak? Zawód, praca, stanowisko, pozycja. To są bardzo często fałszywe, czy to są fałszywe bezpieczeństwa finansowe też. I teraz nie oznacza to, że my musimy, że za każdym razem to wygląda tak, że jakby mieliśmy jakąś pracę, wykonywaliśmy jakiś zawód, spotkaliśmy Jezusa, to my to porzucamy. Ja w ogóle nie o tym mówię. Ja mówię o pewnym systemie w ogóle pochwalczym, o pewnych priorytetach w życiu. Ja mówię o tym, że na poziomie serca, te rzeczy, one muszą być zdetronizowane. I o tym mówił Jezus. Nie ma takiego, kto go opuścił,
Dotychczasowe poczucie bezpieczeństwa, miejsce komfortu, dotychczasowe poglądy, przynależność ziemską, naturalny, tradycyjny system wartości, funkcjonowanie w prawie, troskę, ziemski system bezpieczeństwa, który porzucił wszelkie wartości moralne, zwyczaje panujące tutaj w naturze tej ziemi, humanizm, duszewne relacje cielesne, więzi i niezależności, tak? Jak również fałszywe bezpieczeństwo finansowe i wszystko, co było najcenniejsze w starym życiu. On jakby tym zaczynał tą wypowiedź na poziomie serca. I tu jest też bardzo ważne, bo to jest spłycane. Sobie to oglądam często. Dla mnie i dla Ewangelii. Dla mnie i dla Ewangelii. Koniunkcja to jest. Po pierwsze więc, Jezus musi być faktycznym Panem wszystkiego w naszym życiu. Każdej dziedziny. Każdej dziedziny. Ja sobie kiedyś uświadomiłem, że te rzeczy, które namierzyłem, to ja go wpuściłem, ale w związku z tym, że rozwijając się w Chrystusie, ja widzę, że są jeszcze obszary, których nie do końca wiedziałem, że one nie są jeszcze, one istnieją i one nie są jeszcze uświęcone, bo jak nie identyfikowałem do tej pory, to ja się wprowadziłem sobie stałą modlitwę do swojego życia, tak? Że ja szczerze poddaję każdy element, każdą myśl, każdą moją cząstkę, każdy mój pogląd, zachowanie, każdą rzecz, chcę, żebyś panował, żebyś mi pokazywał. I mi pokazuje. Pokazuje. Pokazuje mi te rzeczy, bo realnie chcę wziąć te słowa na poważnie. Dla mnie i dla Ewangelii. Dla Ewangelii, tak? My żyjemy Ewangelią. Żyjemy w ogóle Jezusem, żyjemy Ewangelią. Ona się wylewa z nas. Wylewa się z nas. Ja nie wyobrażam sobie, że można być przebudzonym człowiekiem i Ewangelii nie głosić. Ja nie mówię, że każdy ją głosi na ulicy. Ja nie wiem. Jak Duch Święty prowadzi. Ale ja nie wierzę, że można nie głosić. Znaczy, ja pamiętam historię, krótko się nawróciliśmy. I był taki czas, że zapraszali nas ludzie z okolicy. Mówili, o, taki młody prawnik się wprowadził, to było takie fajne, takie relacje budować, takie, wiecie, światowe. A ja w ogóle jeszcze do końca nie rozumiałem. Znaczy, wiedziałem, że zaufałem Jezusowi, ale jeszcze niewiele wiedziałem. Narodziłem się na nowo. Chodziłem na te spotkania. Jak to miałem zwyczaju wcześniej na tych spotkaniach, to były pierwsze dwa miesiące po moim nawróceniu. W jednym ręku trzymałem wino, czasem whisky, a z drugiej strony wszystkim mówiłem o Jezusie. Ja tego nie rozumiałem, intelektualnie nie rozumiałem tego, ale nie potrafiłem inaczej. Nie potrafiłem inaczej. Spotkałem Go, uratował moje życie. I wtedy, z tamtego miejsca, w którym wtedy byłem, ja postanawiałem to, co widziałem, to, co rozumiałem, że chcę, żeby On realnie panował, żeby zmieniał to, co usłyszałem, to, co wyczytałem. Ja każde słowo, ja brałem od razu, mówię, ono mi swoje. Ja tak chcę. No i tu Święty po kolei mnie wyprowadzał, tak? Ale dla mnie i dla Ewangelii. Przyjaciele, bo generalnie chodzi o to, że to my decydujemy, jak żyjemy. Tylko my. My, każdy z nas. Każdy z nas decyduje, jak żyje. Religijne kościoły, takie nazywające się charyzmatycznymi, a tak naprawdę idealnie pasującymi do tych słów z objawienia Jana, masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy. Bardzo często mówią, że Bóg ma plan. Słyszeliście to, nie? Bóg ma plan. Bóg ma plan dla ciebie. Ja też to słyszałem. Że Bóg ma do mnie plan. Jakie to jest w ogóle fajne, nie? Od razu takie, tak siada w fotelu,
to ja poczekam na ten plan, nie? Bóg ześle, to ja ruszę. To są brednie. Po prostu z piekła rodem. Taką dobrą nowinę mam. Nie ma żadnego planu. Bóg dla nikogo nie ma żadnego planu. Po pierwsze, Bóg umarł za każdego z nas, poszedł na krzyż, tak? Amen? Amen. Amen. Poszedł na krzyż. Kiedy narodziliśmy się na nowo, tak? Zamieszkał w każdym z nas? Zamieszkał w każdym z nas, tak? Każdy może powiedzieć, żyje już nie ja, żyje we mnie Chrystus, tak? On jest ten, który daje chcenie i wykonanie, tak? Tak. Amen. No to kto decyduje, jakie mamy pragnienia? No my decydujemy, jakie mamy pragnienia, tak? Możemy z miejsca, w którym teraz jesteśmy, zawołać do Niego. Zrodź we mnie to pragnienie. Boże, który mieszkasz we mnie. Boże, z którym jestem zjednoczony. Oni mówią, że mają pragnienie ewangelizacji, a ja nie mam. Zrodź we mnie to pragnienie. Burzę wszystko, co zbudowałem na fałszywym fundamencie. Rozwalam to teraz swoją decyzją. Wpuszczam Cię. Działaj, niż to do spodu. Wyrywaj z korzeniami. I dziękuję Ci, że mam to pragnienie. Dalej. On daje ducha bez miary. Bez miary. Na początku mnie też inaczej uczono. Ale później zajarzyłem. Ducha bez miary. To kto decyduje, czy się rozwija w darach duchowych? My. Każdy z nas. Każdy z nas podejmuje decyzję, czy się rozwija w darach duchowych i w których darach duchowych. Bo On daje ducha bez miary. Co On mówi? Władaj, dziel i rządź. Bo ja jestem z Tobą. Jestem z Tobą. Wszędzie. Wszystko to moje jest Twoje. Wszystko to moje jest Twoje. Ja pamiętam, jak też krótko po nawróceniu słyszałem historię właśnie o tym, że się szuka Królestwa Bożego. Najpierw to były świadectwa, pieniądze, które przenoszono. Pastorem, ja też tak siedziałem i mówiłem. Ja teraz będę czytał, wszystkie komentarze przeczytam. Tak, to prawnicza dusza, którą trzeba było zgwałcić. Chciałem kupić wszystkie komentarze, żeby jak najwięcej się dowiedzieć. Nie rozumiałem, co to znaczy, żeby Duch Święty w ogóle oświecał mnie w tym. Nie, to komentarz, to ja to przerobię. I tak chciałem funkcjonować. Cieszyłem się, że mam w ogóle czas i przestrzeń. Mówię, i ktoś mi przyniesie te reklamówki pieniędzy w ogóle, bo ty jesteś wielkim Bogiem i błogosławi. I pamiętam, bo on powiedział do mnie właśnie, żebym się rozejrzał. Że wszystko, wszystko, co moje jest Twoje. Ja Ci dałem. Idź. Ale idź, idź. Nie siedź, tylko idź. Nie siedź, tylko idź. To jest bardzo duża różnica. Ja nie rozumiem, znaczy rozumiem. Ale to przebudzenie religijne w tym kraju powoduje, że każdy człowiek, który jest w jakiś sposób zaradny, jak się nawraca i ta religia to zaczyna opakowywać, to przestaje być zaradny. Bo on na innego Boga czeka. Ja kiedyś opowiadałem wam. Namaszczenie totolotka, no. Intencje już miałem prawidłowe. Chciałem budować centrum chrześcijańskie. Boże, jest kumulacja 40 milionów, spłacam tylko kredyt, nic sobie nie biorę, reszta idzie, budujemy. A tak się trochę ukrywałem, jak ten kupon kupowałem. Nie wiedziałem, że jesteś z Michalu. Nie było mi z tym za dobrze. No ale to jakieś było moje zdziwienie, jak nic nie wygrałem. Ale nie poprzestałem na tym. Mówię, Boże, dobrze. Nie spłacam tego kredytu w całości, to idzie wszystko latem. I nadal nic. Później zrozumiałem, że to w ogóle nie o to chodzi. W ogóle nie o to chodzi.
To nie jest łaska, to nie jest Boża zdolność w nas. To nie jest to, co powiedziałem, miejsce komfortu. Idź, wierz, działaj, jestem z Tobą, Świeć, wyrywaj, władaj, dziel, rządź, zmieniaj. Ale to wszystko jest aktywne. Aktywne. Na Kościół nie chcę brać dzisiaj odpowiedzialności. Nie chcę brać odpowiedzialności, tak? Lepiej pić kawkę i opowiadać, jaki to Bóg ma plan. Grupy domowe. Spotkamy się, wypijemy kawkę i każdy opowie, jaki Bóg ma dla niego plan. I będziemy się przybijali, kto ma większy. Od razu można zobaczyć, kto większy ma odrzucenie. Tak. Albo teksty w takim stylu: Bóg mnie błogosławił w tym roku zagranicznymi wakacjami. To bzdury są. W ogóle to chciałeś jechać na wakacje. Iść na wakacje. No, można jechać na wakacje. No, też jeździmy na wakacje, ale to nie Bóg pobłogosławił. Wakacjami zagranicznymi. Taki plan miał teraz. To jest standardowe pytanie. Ja opowiem nawet pytania. W ogóle to pytanie ono mnie zawsze przeszywało i ono mnie przeszywa. Ja czasami w różnych sytuacjach sobie je w ogóle zadaję. Wracam po prostu do pierwotnych pytań. Czego chcesz? Bo to jest pytanie, które tak naprawdę Jezus stawia dzisiaj i zawsze każdemu z nas. Czego chcesz? Czego chcesz? Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale w 31, wersecie 33, to modlił się o to też Artur dzisiaj. Czytamy: nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziecie jeść, co będziecie pić, w co się ubierzemy, bo tego wszyscy poganie szukają. Wiecie, i wszyscy to wiedzą, bo to wszyscy przeczytali. Bo zazwyczaj jest tak, że jak się ludzie nawracają, to im się mówi, żeby zaczynali czytać albo od Ewangelii Jana, albo Ewangelii Mateusza, i oni to bardzo szybko przeczytają. Tylko czy oni tym żyją? Bo ja coś wam powiem. Bo ja spotkałem już w tym zespole ludzi, których nie ma dzisiaj z nami. Którzy byli, ale w pewnym momencie, rozmawiając z nimi, zaczęli mi mówić: wiesz, chodzi też o to, że trzeba coś jeść. I widziałem, jak odpływają. I dzisiaj nie ma ich z nami tutaj. Ale Jezus mówi, żebyśmy nie żyli jak niewierzący. Żebyśmy naszym życiem uczynili widzialną, istotną różnicę. Wiecie, to jest taki kolejny slogan. Postaw wszystko na jedną kartę. Wszyscy mówią: stawiam na Jezusa, ale wiecie, to w ogóle nie trzeba podchodzić, żeby widzieć, że tu wystaje as z tego rękawa, tu jest chowana druga talia. Postaw na jedną kartę. Nie da się inaczej. Ja też się bałem, ale postawiłem. I konsekwentnie będę stawiał dalej. Bo tego chcę. Odpowiedziałem sobie na pytania, że ja tak chcę żyć. Nie wszystko jeszcze rozumiem, nie wszystko widzę, ale tak chcę. Jeśli się szczerze pomodlisz, żeby zobaczyć wszystkie fałszywe poczucia bezpieczeństwa, to je zobaczysz. Ci Duch Święty natychmiast pokaże. Pytanie, co z tym zrobisz? Czy zaczniesz jakoś to wyjaśniać, jakoś się z tym układać? Czy to zdetronizujesz? Rozwalisz. I powiesz: stawiam na Ciebie, Jezus. Co mówi tam dalej Jezus, tak? Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości, Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Co to znaczy? To się zastanawiam. Szukali Królestwa Bożego. Wiecie, jak się człowiek rodzi na nowo, to nie wie takich rzeczy. No słyszysz coś takiego, nie wiem. Do sklepu mam pójść, powiedzieć: poproszę 2 kilo Królestwa Bożego. No nie ma takich rzeczy, tak? Gdzie jest to Królestwo Boże? No Królestwo Boże jest przede wszystkim w nas. Czyli poszerzanie granic Królestwa Bożego się ściśle wiąże z pokutą i ze zmianą myślenia. Jeśli zmieniam myślenie, poszerzam granice, coś, co było dla
dla mnie w tym momencie kompletnie nierozstrzygalne. Zaczynam widzieć, zaczynam to rozumieć. Tak? To jest, wiecie, taka wartość dodana w ogóle tego całego uświęcenia, że my jesteśmy bliżej w ogóle tych poglądów, życia, tego co mówił, sposobu, jak żył Jezus. Czyli uświęcanie naszych dusz, tak, zmiana poglądów, że mamy bezpośredni dostęp do myśli Chrystusowej, tak? To jest jak pierwsza rzecz. Jak druga rzecz, szukanie potrzeby prowadzenia, czyli słowa rema, indywidualnego rema, tutaj już jako objawień do życia każdego z nas. Tak? To się wiąże z tym, jak chcemy przeżyć to życie z naszymi pragnieniami, ale te rema. No i ta trzecia rzecz, bardzo istotna, która też mi się wydaje, że często jest mocno spłycana, tak? To szukanie sprawiedliwości Jego. No my jesteśmy sprawiedliwi w Chrystusie, tak? Jesteśmy sprawiedliwi w Chrystusie. No i sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Ta informacja, szukajcie sprawiedliwości Jego, ona jest też związana z tym, aby rozwijać życie w wierze. Rozwijać życie w wierze. Nie w oglądaniu. Nie w oglądaniu, nie w dotykaniu. Szeroki temat, ja nie chcę o tym mówić. Mi się wydaje, że to tak jest jasne i oczywiste. Życie z wiary w wiarę. No i co to wszystko dla nas jakby oznacza w praktyce, tak? Jeśli chcemy rzeczywiście tak żyć. Jeśli chcemy tak funkcjonować. No po pierwsze, to jest ustalenie właściwych priorytetów. Musimy sobie odpowiedzieć, każdy z nas, indywidualnie, na pytanie, czego my chcemy i co jest dla nas ważne. Gdzie nie mam zgody, jak rozmawiam czasami z ludźmi, na przykład widzę, od 3 miesięcy regularnie spóźniają się 20 minut na uwielbienie, a mówią, że mają w sercu uwielbianie Boga. Ważniejszy dla ciebie jest twój makijaż, jest wyżej. To trzeba w ogóle spojrzeć prosto na rzeczy. Jeśli mnie gdzieś nie ma, to coś jest dla mnie ważniejsze. I teraz, ja nie mówię, na różnych krótkich odcinkach, ponieważ też funkcjonujemy, mamy pracę, różne rzeczy, bywa tak, że nie jesteśmy wszędzie, ale ja mówię globalnie. Wrócę do tych słów tego pastora ze Stanów, który mówił o przebudzeniu. 6 godzin każdego dnia. O rodziny, które mają dzieci. Ludzie, którzy chodzą do pracy. Dzieci, które chodzą do szkoły. Każdego dnia w kościele. O przyjeżdżali ludzie, którzy chcieli dotknąć Jezusa. Amen. I jak teraz priorytety nasze wyglądają? To jest bardzo ważne. Ale znowu decyzja i pragnienie. Ja też na przykład nie wiedziałem na początku tego roku, jak będę funkcjonował. Nie wiedziałem, gdzie będzie, do końca, gdzie będę zawodowo. Ale teraz mówię tak, Boże, ja świadomie zrezygnowałem z pewnych rzeczy. Ja nie wchodzę z deszczu pod rynnę. Nie. Znasz moje serce. Znasz moje pragnienia. Ja dziękuję Ci, że ja teraz w Duchu Świętym godzę wszystko. Ja służę i rozwijam biznes. I tak zacząłem wołać. I pogodziłem wszystko. Nie narysowałbym sobie takiego planu w naturalny sposób. Nie doszedłbym do tego. Ale powiedziałem, że nie chcę. Mogłem pięknie usprawiedliwiać. Bo się drzwi otwierały szeroko. Ale w moim sercu cały czas było to, że ja chcę służyć. Że ja nie chcę teraz powiedzieć, teraz jestem Jezusowy, ale generalnie będę żył jakby tak samo. Nie chcę tak. Nie chcę tak. Ustaliłem priorytety. Dzisiaj są dla mnie pewne rzeczy ważne. Jak chcę coś do tego dołożyć, tak? To w tych najmniej ważnych sobie coś zmieniam. Ale priorytety są ustawione. Zdecyduj, czy chcesz, a przyjdzie wykonanie. 2. Poświęcenie dla Królestwa. Ale to znowu, w kategorii serca, tutaj pragnienia, że
że chcemy. Nie w systemie prawa, nie w systemie przypodobania. Poświęcę się, bo się przypodobam liderowi. To może mnie zauważy i mnie pogłaszcze. Pastor mi powie dobre słowo. No nie, jeśli widzisz takie rzeczy, to zrozum w ogóle. Odrzucenie. Odrzucenie puka głośno. Czego chcesz? Poświęcić siebie. To poświęcić swój czas. Swoje pieniądze. To w ogóle otwarte życie. Jesteś w czymś, nie wiem, utalentowany, obdarowany. Dajesz innym z tego korzystać. Bierzcie. 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 Jeśli tylko w czymkolwiek jestem w stanie zasilić Twoje życie, ja chcę. Poświęcam siebie. Trzy. Życie w dyscyplinie. Kiedyś mówiłem o tym, bo się często też podnosi w charyzmatycznych kościołach. Nie mówię o dyscyplinie prawa, gdzie chodzi o uzyskanie czegoś w zamian, ale którą napędza lęk. Muszę być zdyscyplinowany, bo... Nie, mówię o dyscyplinie łaski. O wdzięczności. O odpowiedzialności. I o tym, że po prostu chcemy. Co to ją napędza? To napędza zdyscyplinowane życie. Ja chcę. Ja chcę. Jestem wdzięczny. Każdego dnia uświadamiam sobie, jak wiele dostałem życia od Jezusa. Jak wiele dostaję. Jestem wdzięczny. I to powoduje we mnie, że rośnie we mnie pewna dyscyplina. Ale to mi nie ciąży. To mi nie ciąży. Wiecie, ja teraz funkcjonuję tak, że naprawdę ostatnio powiedziałem pewnej osobie, takiej dosyć zaburzonej, narodzonej z Bożego Ducha, ale zaburzonej, że mam takie różne epizody, jak trochę się poczuję lepiej, to znowu swoje tam toki myślowe wskakuje. No ale był taki czas, gdzie starałem się podnieść życie tej osoby i mówię, że możesz sobie zegarek nastawić ode mnie, jak ja funkcjonuję w tygodniu. Każdy dzień sobie wyregulujesz. On mówi, ale wiesz, ja to jestem wolnym człowiekiem. Ja to jestem wolny, wiesz. Wstanę o 13. Albo o 11, nie? Wiesz, ja to tak mam. No chora dusza, no. Co tu więcej mówić, tak? Chora dusza, ale chcę podkreślić jedną rzecz. To jak ja funkcjonuję, to jest w ogóle mój świadomy wybór. Ja tego chcę. Ja podjąłem takie decyzje, mi tu nie ciąży. Ja w ogóle zobaczyłem pewne rzeczy, powstały we mnie pewne pragnienia. Ja chcę, bo ja idę dalej. Ja wiem, po co ja biegnę. Ja z miejsca wolności zdecydowałem, że chcę tak i tak, żeby mój dzień zaczął wyglądać, tak? Żeby zaczęło to funkcjonować. No, czwarta rzecz, tak? Odpowiedzialność. Ale to przede wszystkim gdzieś wszystko do całości się wiąże, tak? Zdecyduj, że chcesz brać odpowiedzialność. Nie mów o tej wolności fałszywej. Nie próbuj jakiś tam teologicznie się ubrać, tylko powiedz tak, że chcesz wziąć odpowiedzialność za swoje życie i za swój rozwój w Chrystusie. Że chcesz wziąć odpowiedzialność za swoją służbę i jej rozwój. No bo zakładam, że każdy człowiek przebudzony służy. No bo jak? To jakby nie da się inaczej. Więc jeśli chcemy być przebudzeni, to służymy. Ale weźmy odpowiedzialność. Nie czekajmy na przebudzenie, które przyfrunie z brazylijskim joystickiem teraz. Tylko zdecydujmy, że dzisiaj, tu i teraz, z tego miejsca, dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj, Boże, ja jeszcze wiem to i to. Ja dzisiaj postaram brać odpowiedzialność za swoje życie. Dziękuję Ci, że rozwijam się prawidłowo. Dziękuję Ci, że mi pokazujesz. A ja podejmuję właśnie teraz decyzję. I wiem, nad czym mam pracować.
No i cała ta rozmowa w ogóle Jezusa, wrócę na chwilę do, znaczy wrócę już na koniec tego Ewangelii Marka. Czyli to są uczniowie, co powiedział Piotr, że zostawili to wszystko dla Niego. Tak? I zaczęli szukać Królestwa Bożego i co bym odpowiedział, tak? Że nie ma takiego, kto by to wszystko opuścił, który by nie otrzymał stokrotnie. Stokrotnie. Tam nie ma może. Tam jest, który by nie otrzymał stokrotnie. Nie ma takiego. Ani jednego. Teraz, w doczesnym życiu. I domów, i braci, i sióstr, modeli, i tak dalej. Czyli co? Stokroć tego, co porzucisz. Jeśli to wszystko porzucisz, otrzymasz. To, co wymieniam. Jeśli tylko podejmiesz decyzję, że chcesz. I że ty wchodzisz w to na poważnie. Nie bój się prześladowań. Przejdziesz przez prześladowania i zwyciężysz. Ale te słowa Jezusa to są te dwa aspekty. Po pierwsze, stokrotnie teraz, tak? A drugi aspekt. Bo my nie jesteśmy stąd. To jest ta nagroda, po którą biegniemy w niebie. Amen. Amen. Amen.